Należy pamiętać, że autor baśni i narrator to dwie różne osoby. Autorem, czyli twórcą dzieła, jest człowiek znany z imienia i nazwiska, np. Hans Christian Andersen. Natomiast narratorem, czyli postacią opowiadającą wydarzenia, może być wymyślona osoba, zwierzę, a nawet przedmiot. Na przykład w Akademii Pana Kleksa Brzechwy narratorem części opowieści jest kilkunastoletni chłopiec Adaś Niezgódka a w niektórych fragmentach gadający kruk Mateusz.